za to dam domykam drzwi. Daję volume up, zaczynamy bal, to nowy beat. Ale stary ja, ze mną stary skład. Budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać. Ej, prowadzę życie jak mą wymarzoną furę. Pamiętam dobrze czasy jak zbierałem na hadruje. Dziś tryb samochodowy, nie to dzwonisz się na numer. To mania czterech kółek, nie czujesz to nie zrozumiesz. Nigdy więcej, proszę nigdy więcej. Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję. Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę. To oktanowy high, proszę tylko o miejsce, bo potrzebna mi przestrzeń. Zrodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w kowo bank. Kiedy uśmiech z tobie gazi, moja przestrzeń. Zrodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w kowo bank. Kiedy uśmiech z tobie przed nami. Nie pomieszczę więcej, zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem. Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem. No wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem. Wszystkie stare zażalenia trzymam na desce rozdzielcze. Jak teorii bez względu na nawierzchnię. Kiedy zarzut dla nas bok, nadal czuję się bezpiecznie. Nie dzwoń, bo nie odbieram, przez cyber tak do nieba. Wypuszczam stary schemat, każdy kilometr zmienia. I nigdy skrótem, często w końcu gra nam bank golówsen. Dawno za sobą mamy shooter, ciągle potrzebna mi przestrzeń. Zrodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i moja przestrzeń. Moja przestrzeń, moja przestrzeń. Potrzebna mi przestrzeń. Zrodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w nowy bank. Kiedy uśmiech zrobi gaz i moja przestrzeń. Zrodzę nowy plan, beat, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w nowy bank. Kiedy uśmiech zrobi gaz i moja przestrzeń. No cześć. Witam. Dziękuję.
Idą was chłopaczki. Siemeczko Kamil, Miku, Kolopek, Kamil, Antus, Agro, Szprycha, Maciek, Olek, Tomasz Games, Feltus, Buczo, Kierinek, Wiciorolny, Adam, Daniel Podgórski, Mateusz, Oliwier, Dragon, Grzegorz, Tyszka, Iwona, Kubolo, Paweł, SDE, Iwona, Maciek, Kosior, Tomasz Games, Agro Dawid, Bartek Rolnik, Stanisław Cieszyński, Wojtek Jakubiak, Ociak, Agro Michał, Meroxi, Trzy Goście, Agro Maciuś, Sigma Bubr, Cięciowie dzisiaj kata, jasne. Majster, Patryk, Stanisław Wicher, Kuba, Gracjan, Didek, Fridek, Malina Pokanek, Agro Krzysiek, Wiktor, 10K, Kupę. Kamrat, siemaneczko, story na Insta, siedzą mocno, normalnie chłopie. Tak samo jak wsparcie od ciebie, oczywiście, za które ci serdecznie dziękuję serduchem dla jego. Siemaneczko, śmieszek, koszta, Iwona. A, zmień kategorię na Twitchu, faktycznie, faktycznie. Dziękuję, że to przypomnienie. Proszę bardzo. Siemaneczko Jagor, dzięki za 5 bicików, żółwiczek i piętaczkę dla jego. Małopolska w obiektywie, siemaneczko, dzięki, dzięki Jagor, Szprycha wzajemnie, oczywiście dla jego, siemaneczko Łukasz, Piotr, TKWM, Krzysztof, Piotr, Patrykos i Piotr. Witam was jako pierwszych, nie tracimy czasu, lecimy ogarniać to, co się należy, czyli na początku pójdziemy ogarnąć save'o ogranie z Brączkiem. Dzięki za follow'ka Kondixo. Ogarniemy sobie sejwika z Bronkiem, bo chcemy nagrać. Ogólnie teraz jest live, nie wiem, przez godzinę albo półtorej. Pójdziemy sobie nagrać z Bronkiem i może jeszcze później się odpalimy, aczkolwiek nie obiecuję. Ale chciałem się odpalić, bo zawsze coś się porobi, a lepiej tako z wami niż samemu, nie? No i po tą wielką sobotę. Siemaneczko ATP, siemaneczko Pixo, siemaneczko Luz. Byliśmy dzisiaj za dnia nagrać, ale pojechałem się na wozy, także nie ogarnęliśmy. Dzięki bardzo za dotarcie, życzę ci oczywiście, żebyś kiedyś spełnił swoje marzenka i kupił sobie taki sprzęcik, który pozwoli ci na granie. Dokładnie tak jak kup. Taki bardziej wyjątkowy dzisiaj dzień, a po prostu kobieta to ogarnia się na święta, także prawdopodobnie się jutro zobaczymy. Coś tu powychodziło fajnego? Nie bardzo. Koparka z wczoraj? Nie wiem, ja tam żadnej koparki nie widziałem. Normalnie Jacek. Cieszy w chuj, nie? Dobra. Na pewno mam do sprasowania. Też sobie poustawiałem maszynki. Także sobie sprasujemy. W sumie małego zetora można wziąć, nie wiem gdzie on jest. A jeszcze na polach, no ja. Ale nie wiem, ludzie, wam ciężko jest wpisać nazwę tej ładowarki w internet, czy o co chodzi? Dzięki, dzięki Krzysiek bardzo, pozdrawiam tutaj z Kujaw. Siemaneczko Sebasioneczko Sartek. Nie wiem, Dominik. A, prosi dostać na gotowo, ja widzę właśnie. Nie, w Bizonie nie ma akurat 4 buta. To jaka nazwa? Taka jak na odcinku była widoczna. Siema Piotr, a przepraszam, ja mogę wam przecież podać skąd ja ją pobrałem. Z internetu ją ściągnąłem oczywiście. Gdzieś tam z jakiejś strony. Skąd taka muza z głośników?
Daj moda, kiedyś rezygnowałeś mordeczko. TKWM w czerwcu. Tak, mówili mi Piotr, aczkolwiek ja nie widzę podobieństwa. A, no to chyba, że Patrykos. 25-300 subów równe, proszę bardzo. Jest kawałek na podpole, nie? Siemeczko Kujawski team. No, tutaj mam słomy do sprasowania jeszcze i do zebrania. Sobie ogarniemy. Ruch już mogę włączyć w sumie. O Jezus, aż pod przyjebałem. TCL98. Skromny prezent na zająca. Daj Boże, żeby mój zajączek też był taki bogaty. Czekaj mordeczko, bo szukam tego, tej jazdy. Bo... Dziękuję Ci oczywiście za tak duże wsparcie, TCL98. Chciałbym powiedzieć wzajemnie, no ale ciężko po prostu tak, żebym ja Ci też pieniądze wysłał, nie? Wesołych świąt po prostu, tak Ci mogę życzyć i dziękuję bardzo za tak dużego donecika. Serducho dla Ciego, żywiczek i piąteczka i zdrów Twojego. Odczepić. Kurde, ale że mu drutował ten obciążniczek, co naprzód? Kurde, ja tak myślę, czy po prostu na odcinek trochę tej trawy już nie skosić, wam powiem szczerze. Bo faktem trochę jest tej trawy do koszenia i to zawsze schodzi, nie? Ja ci dwójkę myślę pasuje. Bez zer, oczywiście. Dobra, tym się już topniemy. Dziękuję oczywiście, to cel jeszcze raz. I dziękuję tutaj kamradowi również. Jak nie możesz odesłać kasy, zawsze możesz podarować stówka, że co? Proszę bardzo. Obejrzeć mnie na wszystkich pieniędzy, żeby nie miał na nic. Dzięki oczywiście tutaj kamrat również tobie za stabiliki kolejne. Proszę bardzo tutaj ustawić. Serducho dla jego oczywiście ogromne. I zróbeczkę również. Wiesz co, Jacek? Czas zrobił swoje, nie? Ja już nie mam gwarancji, Kamil. Dobra, poczepiamy sobie prasę. Opa. Jeszcze screena zrobiłem przypadek. I prasujemy sobie tamten owies. Na 5k w jednym donacie. Słuchaj, nie wiem, czy to jest jakieś podchwytliwe pytanie, czy co, ale słuchaj, jeżeli ktoś by ci poszedł na ulicy i spytał, czy chcesz 5000, tak o, no to dziwne, jakbyś powiedział, że nie. Pieniądz jest pieniądz. Mój największy jednorazowy donate to właśnie był chyba od małego rolnika, gdzie rzucił 2,5. Tak, jest ciężko, Maciej. Niezależnie, czy robisz to z Google Mapsa, czy tak o, jest ciężko po prostu. Tak, to jest dokładnie rolce, tak jak siema naszko rolce w ogóle. Kiedy będzie się nagrywać, nie, bo chciałbym mody pobrać, ale wiesz, że możesz teraz sobie pobrać, bo zawsze jak nawet singla ogarniam, no to mam odpalone multi, żeby się gospodarki nie połączyły. Coś z Reala, no chyba będę musiał zainwestować, bo coraz więcej osób się pyta, a wam powiem, że zawsze by coś tam nagrał, nie? Nawet tam bez głosu czy coś, ale jakiegoś engine sounda czy coś, nie wiem. O nie, kamera, te pamiętam, co ostatnio pisałeś. Także czyli bombeczkę. Oszczędzę sobie pieniążki. Żółwiczek i piąteczka oczywiście za obecne wsparcie.
Kurde, puściłby coś człowiek, bo tak lekko mi się spać, coś lepszego by trzeba puścić, nie? Daj mu! Nie ma za co, Maciej. No, jeszcze żebyś robił mapę do 13 na przykład, to bym ci powiedział, że jest to w miarę prosta, ale już nie te czasy. Na wsparcie zawsze jest. Miło bardzo słyszeć, mordeczko. Dzięki za kolejne wsparcie wtedy. Żywiczek i pędeczko dla jego. Ja wam powiem, że... A zobacz, tego tam taka błęd. Ja wam powiem, że dzięki za followka. Wam powiem, że ostatnio mam tak, że nie wiem, 19-21 to jest taki dla mnie przedział mulący strasznie. I zaraz mówię, dobra, idę spać i koniec, nie? I po mnie. No ale jest tak, że na przykład idę meczyka sobie w PUBG zagrać, od razu, wiecie, człowiekowi się nie chce spać i to tak wygląda później, nie? Jedzi człowiek. No wczoraj też siedziałem do 3 na przykład, nie? Jak skończyliśmy live'a. Czy teraz obecnie gram sobie na klawiaturze, nie? Tak ogólnie na co dzień to na kierownicę, ale mówię tutaj na ogarnianie, nie będę podpinał nawet. Będziemy sobie szli na trumbach, to sobie podepniemy jak najbardziej. Tak, widziałem Kijowski. Dobra, dzięki za kolejne 50 bicików. Ostatnio DJ Chris na YouTube fajne sety rzuca. Kiedyś go słuchałem, no faktem. Nie wiem, czy on kiedyś Energy jeszcze nie robił. Albo robi właśnie Energy, nie pamiętam teraz. Dzięki za 50 bicików, porteczko. Żywiczek i pędeczko oczywiście. Gąbeczko, gąbeczka. O, o tej ścieżce tutaj napisałeś, czekaj, no, czekaj. I na przykład jest ile? 5 kilo? Tak ciężko mi to powiedzieć, bo musiała być ścieżka na całym polu, a nie tylko jak ja to zrobiłem. To wiesz, czekaj. Może i faktycznie tak 20-30 kg daje. Piotrix, ja tak miałem po instalacji najnowszych shaderów i po prostu ja musiałem zrobić to tak, że zamiast instalować wszystkie efekty z shader, zaznaczyłem swój preset do instalacji, żeby tam wybrać efekty, tylko te, które są w presecie i mi to pomogło. Osiem 8 km mamy od bazy pola. Możliwe, Wiktor, ale nie obiecuję. Teraz na tą chwilę to będzie ten pierwszy live, to tylko efekt, nie? Nie ma sprawy, wtedy to masz gaming. No coś u ciebie ostatnio problemy z tym internetem, ja widzę, nie? To było, że on się naprawił dla jego? Dzięki za dwójeczkę, żywiczek i pyteczkę. Normalnie, Michał, to ja się oddaję. Trzeba się tam wziąć na tej naszej bazie za porządki, kurwa. Mieć tam tyle leżych hit. Siema, chudy. Aha, i ty masz na ten limit masz, tak? To masz. Balkon się odpalił? A, że taras i balkon. Nie, możliwe. Dzięki Bartek, trzymaj się. Również dziękuję.
No nie raz, to jeszcze jeden belki. No, szału nie ma, ale zawsze coś. Dobra, poznosimy to sobie na szybkości. Ja dużo ogarniania nie mam. Gimmaj kuku. A, nielimitowane. Nie byłem święcić, a sobie sam święcę. Tak jak widać, o. Proszę, zrób. Ta, akurat rolcep Michał to ten. Blisko tam mojej bazy mieszka, wiesz, o to chodzi. No będziemy chcieli łączyć, no mówiliśmy na odcinku, ale jeszcze nie teraz, teraz jeszcze nie łączyliśmy, no co, no jak rosło, no to mieliśmy łączyć. I tak się zastanawiam, czy na tego drugiego pola nie talerzować, ale chyba na razie sobie odpuszczę, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę, co tam się chcemy posiać. Cierpię, we wrześniu będzie można talerzować. A, mi się też to zjebało i sobie reinstalowałem ostatnio, Tomasz. A, proszę bardzo, Laura, nie szkodzi. A, nie możesz, okej. Okay. Internet nie pozwala dla jego. Dobra, tutaj mamy ogarnięty. Miał polski Szymon. Proszę bardzo, Michał. A dobra, to ja już chyba wiem. Ty Ursusem siałeś, tym zielonym? Tą 40 czy co? Moin, moin, pedi. Myszko malutki. Myszka Miki dwa. Zasługiwało z Prime'em. Bardzo mnie niezmiernie miło z tego powodu. Dziękuję bardzo za wsparcie. Żywiczek i piąteczka, witam w rodzinie wspierających oczywiście. O kurde, prasę gdzie postawić teraz? No trzeba na razie do tego postawić sobie chyba. Myszka Sylwek. Dzięki Linkin Park za subika. Możliwe, malutki, nie wykluczam. To elegancko, to masz. Nie, to nie są wrzosy farmer, proszę czytać, siemaneczko. Dobra, i teraz tak. Myślę to jak, czekajcie. My ogólnie u mnie będziemy obornik rozwozić, ale teraz myślę, czy... No, obornik chyba na początku sobie porozwozimy. Mi się wydaje, obornik na początku. I jak sobie wywieziemy, to po prostu... sobie weźmiemy i... O, łąkę sobie pokosimy. A, proszę bardzo, farmer. Siemaneczko Brian, siemaneczko Pablo. A, to nie widziałem, Michał. Oh, it's a nice map, buddy. Dobra, ale zestawik idziemy zrobić teraz. Nie byłem na filmie Buddy.
A i posłuchałem się was i grałem tego Mądzika, tak jak chcieliście, nie? No to bardziej okrągłe belki. Też na tą serię. Nie widzieliście tego? Tak, dokładnie to masz. No ale lagi jakie, że takie milisekundowe, czy chodzi ci o takie lagi, że masz cały czas mały FPS-ów? Dzięki bardzo, Pablo, i wzajemnie dla jego oczywiście, życzymy. Dobra, 60 sobie może stać koło tej wiaty tutaj w sumie, na początku odcinka. Masz shadery porty X czy nie? Bardzo mi niezmiernie wtedy miło dla jego Jacek przekaże na pewno. No tutaj chyba nie ma kolizji ta ściana. Mi się wydaje typ pola w sensie. Dobra, widełki sobie odczepimy. Tak myślę co Brodek będzie robił, no ale ja myślę, że jak będę rozrzucał bornik, no to on po mnie od razu może talerzować zasadniczo, nie? No po prostu będzie mnie ładował, jak mnie załaduje, no to będzie leciał wtedy za mną talerzówką, mi się wydaje, nie? Czy obornik akurat woził będę ja, także Bronek się raczej nie zakopie. Aczkolwiek no mówię wam, tak jakbym wziął i... Nie, podłączyło się? Tak jakbym wziął kurde i sobie no... O kurwa, się szybko otwiera ten krokodyl. Tak jakbym rozłączył na PD60C, tak ona by nie dała sobie rady, nie? Nigdzie. Tak wiem, Jelonek. Znaczy, nie będziemy grać na live, na multi, tylko po prostu ja sobie robię teraz live, ogarniam sobie wszystko. A później idziemy sobie z Bronkiem nagrać i możliwe, że się później jeszcze odpalimy. O, dziękuję bardzo, Jacek, wtedy. Wspaniały człowiek z ciebie. No, zobaczcie, ja wam teraz takie porównanie pokażę. No, czekajcie, tepnę się tutaj na te pole, nie? Patrzcie teraz. Rozłączam napędy, nie? Paddy, thank you very much for the subscription. Ona tak jak teraz jeszcze idzie, nie? Ale i tak mieli, widzicie, nie? Ładujemy sobie do pełna obornikiem. I patrzcie to, nie? I teraz sobie napęd załączam. I zobaczcie, ona bez pytania wtedy idzie, nie? Znaczy, no bez pytania, ona czuje go po prostu, nie? Także elegancko. No po ścieżce to już nawet nie chcę myśleć, czekajcie. Wjadę na ścieżkę i rozłączę napędy, jestem ciekawy. Sklecie temat. Jeszcze jako tako idzie, nie? Ale... Załączę napęd i zamiast 8 na godzinę to jedzie 20, nie? Dobra. Stawimy ją sobie z powrotem. No i tak naprawdę to tyle, ja tam nic już więcej tutaj nie muszę robić, o. Polecimy sobie rozrzucać obornik. I dalej już będziemy myśleć, o. No mówię, tutaj te łąki jeszcze trzeba będzie pokosić. Ogólnie w tej kosiarce to bym trochę ten... zwiększył prędkość, bo... farmingu wolność wygląda, jak się z nią kosi. Proszę bardzo. O. Elegancko, hej. No dobra, to mamy ogarnięte, to mamy ogarnięte.
No i tyle tak naprawdę, nie? Gotowy do nagrywania. A, widzicie. Mi się teraz przypomina, czekajcie, czy to ja dawałem wapno. A na któryś polu ja nie dawałem wapno. O kurwa, czy to jeszcze belki są do zebrania tej. Dobra, szybko je sobie zbierzemy, żeby później nie było. Ja myślałem, że Bronek zbierał to. Zrzucamy sobie na początek pola. Ale to pole jest chuj długie, nie? Ale opór idzie, co? Chęci do FSA znikły? No, koniec końców przyjdą, nie? To tak zawsze jest. Ja kiedyś miałem taką przerwę gdzieś tam z początku farminga, jak jeszcze na oryginalnej mapie grałem, że nie chciało mi się, nie chciało i tak nie grałem z 3 miesiące. Później mi się na nowo zachciało, nie? Ta, rzut belką na odległość, no. Chyba trochę będę miał tutaj noszenia, tak sobie patrzę teraz. Wiecie, gdzie jest nasza gospodarka? Tutaj jest. Tutaj jeszcze w miarę to powinno iść, nie? Aczkolwiek wiecie co, dobra. Bez pierdolenia. Tylko sobie zrobimy i wszystko sobie zaniesiemy. I tak ludzie będą mnie wyzywać, że gram nierealistycznie. To różnie rolce. Ja na przykład mam na odwrót. Ja ci powiem, że często właśnie miałem serię na singlu, zaczynałem z kimś grać, nie? I mi chęci odchodziły, bo czemu to zależy też, nie? Kiedyś miałem takich kolegów po prostu, że mało realistycznie grali i na przykład odkurwiali dużo i mi się nudziła gra po prostu szybko, nie? Tak jak ja, wiesz, starałem się tam grać, a później zaczynało się odpieprzanie na serii i mi się odechciewało, nie? Nixon, no ale powiedz mi, skąd ja mam to wiedzieć? Napisz do Giantsów i się ich zapytaj, kiedy puszczą mapy z Namotha. A, szkoda ci czasu, Koper. To nie, no to ja akurat tak zawsze nie zbieram. Przegarniają save'a to ja, ale... Jako to nie ogólnie. A ja rolce, powiem ci, że wolę sobie zastąpić to na przykład pracownikami. Crossplayem, autodrive'em. I mi to wcale nie przeszkadza. Dzięki Chris Mega za subika. Chwileczko rolnik Mateusz fotograf, w porządeczku wszystko. O, proszę bardzo. No tak zbierać, tak to wiecie, bo można było na odcinku pozbierać, ale mówię, ja tam już dużo było tego zbierania tych bel na odcinkach, także starczy póki co chyba. Wężko Magdalena, pozdrawiam. No, tak coś mi mówi twójnik, ale chyba długo cię nie musiało nie być. Nie wiem, czy tam jeszcze jedna belka nie leży na polu, albo mi się wydaje. Żaden nie rzuciłem przez człowiek? Nie. Słuchajcie, jo. O kurwa, to nie jedna, ty. Tam jeszcze trzy kolejne. Od kiedy pokazałeś, jak z porcji tego drugiego moda ogarniasz, coraz lepiej się gra? Bardzo miło słyszeć, kamrad, że mogłem ci po raz kolejny pomóc. Żółwiczek i piąteczka oczywiście za wsparcie. Save nie jest wydany, bo nic by wam on nie dał. To z tego, że ja wydam save'a, jak jest mapa edytowana. To co wam to da? Jest DJ Klukas, witam serdecznie i dziękuję mordeczko za 30 bicików. Proszę bardzo, jak tutaj chłopaczki elegancko wspierają. Modna? Jakby modna. Dzięki oczywiście mordeczko, życzę wszystkiego najlepszego te święta wielkanocne. Żubiczek i pędeczka za wsparcie oczywiście się należy.
Co to jest? Kubiców, komrad. Czekaj. Aha, bo to Patryk Wofl skopiował coś. Ja mówię, co to wyskoczyło? Dziękuję, nie ma za co i dziękuję tobie oczywiście, komrad, za kolejne wsparcie. Serducho dla jego zastobicików. Dziękuję. Zapięło się to? No. Proszę bardzo. Proszę bardzo, szybka dostawa. Dzięki za followka TWST. O! Dziękuję za mikę. Kurwa. Jeszcze nie naprawili tej miki. Dzięki Baltazar za followka. Witam. Żadnego nie kupiłem z Mixon. Dzięki Smixom, wzajemnie dla jego. Tak jak DHL dosłownie. Tak samo nawet transportuje, nie? Rzuta. Przede wszystkim szkłem, żeby to było oznaczone jako szkło, to bym jeszcze bardziej rzucał. No ja akurat nie miałem problemu z Avizo. A tam triki idą. O, słomy to już będziemy mieli zapasu sporego, nie? Sporo słomy będzie, ja widzę. O dziadostwo! O dziadostwo! Kolejne... Myślałem, że się overlay zbugował, to jakoś tak OBS dziwnie pokazuje wysoko. Pozdrawiam, że WikiPL jak najbardziej. To z protektora to chyba Ibiza. Dał tej słomy. Ciężko złoty, witam. Oświetlenie będzie dane? Nie będzie dane, bo już zostało dane, także po to mam dawać kolejny raz. Kurde, ale mi oczy się zamykają dla mnie. Dobra, elegancko. Bylecki pozwózony. Na razie Smixon, trzymaj się. Mówiłem o tym ostatnio na odcinku Domix. Dobra, mamy ogarnięte. To mamy ogarnięte, bo mówię, my będziemy obornik sobie wozić. 60 jest gotowa. Tutti. Zatorek jest gotowy, a później sianokosy, nie? Prasy się wyciągnie, czy te kusiarki, nie prasy. No dobra, no to mamy gotowy. Idziemy sobie na Krumbacha wtedy pograć. No tam jeszcze nie skończyliśmy prac, tak jak pamiętacie. Buczę jakby czekał na ten moment, nie? Bez kitu.
ale do grania na krumbach potrzebuję kierownicy, także trzeba ją sobie podpiąć. Dziękuję. Ale mnie muli tej. Siemaneczko Wojtek, witam, witam. Dzięki za bicika. Żyj, czekaj, piąteczka. Normalnie triple. Siemaneczko. Dobra, dobra. Zupa z bobra. Jadą, jadą. Aha, dobra. Czekaj, triple, cutsnet, lolek. A, no to ten. Chyba, no tak mi się wydaje, ale no, pierwszy strzał będzie mój, czekajcie, żeby nie było. Zgadza się? Zgadza się, no bo jakby mogło być inaczej, nie? Witam, witam serdecznie oczywiście. No i co? Wesołych świąt dla ich życzymy tutaj i miłego lewika jak najbardziej. Żółwiczek i piąteczka, miłego wieczorku panowie. Pęczko tam twoje. O kurwa, o. I siup mówi. No to siup. Pod te świnta. No świnta, świnta i po świntach kurwa. O, kiedyś to było kurwa, teraz to nie ma, kiedyś to było. Pozdro jeszcze raz, żółwiczek i piąteczka, bawcie się. Dobra, podłączamy gierkę wtedy. Pomysł na serię. Duża mapa, duże gospodarstwo, ogarniasz kilku pracowników cosplayer i tym autodrive'em, a ty jako prezes gospodarstwa jedziesz sobie pick-upem i kontrolujesz? Szczerze? Nie chciałbym się nawet takiej serii robić, zaczynać ani nic. Zanudziłbym się to po pierwsze, a po drugie wolałbym sobie usiąść i nagrać taką serię z Bronkiem, gdzie tak naprawdę nie mam tam za dużo pracy i bo ogarniemy to moment i zarobić więcej pieniędzy niż siedzieć i pierdolić się z jakimiś pracownikami i się niepotrzebnie denerwować. No i tak to wygląda. Też nie ogarniam tyle cosplaya, żeby tak to wszystko wyglądało fajnie. Złoty tw. Siemanko, pozderki tutti dla jego. Kolejny dźwięcznik przeczytała. Złoty tw. Dzięki oczywiście Złoty za trójeczkę. Witam cię po raz kolejny oczywiście. Żółwiczek i piąteczka za wsparcie. Pozdrawiam również jak najbardziej. Patrzcie jaką sobie mikrofibrę w ogóle kupiłem tej. Człowieku jak ręcznik kurwa. Bartas, dzięki za dwójeczkę, już będzie jakieś piąteczka. Witam serdecznie, Dzionek. Dobrze, dobrze, aczkolwiek troszeczkę jakoś taki zmęczony jestem. Workstuff King mówi, że to najlepsze. Aczkolwiek ja ci powiem, że mikrofibry raczej używam tak może niekoniecznie do suszania auta, co do mycia bardziej, nie? Dobra. Andrzej, kręć, kręć, kurwa. O, nie ma go, kurwa. Wolno, Andrzej, kurwa. Jest i Albert. Podkreślenie stanek, podkreślenie tyw. Witam tutaj wszystkich serdecznie. Błony dla jego i dziękuję za dyszkę. Już widzę, że piąteczka. Witam cię serdecznie, Albert, po raz kolejny. Pewnie ta nas znowu na odcinku bije. I'm not afraid to die.
ze mną. Bazę Face Greku, chyba tak się czyta twój. Dziękuję bardzo za follow, witam serdecznie. Dobra, co my tutaj ogarnialiśmy wczoraj? Te chyba belki, nie? Tak mi się kojarzy. Pora iść Barce obejrzeć, także będziesz później to jeszcze w pannę jego pooglądać. Możliwe, że będę, ale nie obiecuję. Dziękuję jeszcze raz, Kamrak, bardzo za 50 bicików i miłego tam żółwiczek i piąteczka. No to elegancko, Cartek. Fajnie, fajnie, że tak działasz. Cieszy mnie to bardzo. Aha, dobra, my teraz już mieliśmy te belki zebrane. Mówiłem, że na łąkę trzeba dać wapno. Także polecimy. A, maszynki pomyśl troszeczkę, żeby to też lepiej wyglądało. Myślałem, że plastik kaputnął. W ogóle się nie świecił. No, dlatego ja już szkiełek nie używam. Totalnie bez szkiełka i tyle. Może klapki mnie denerwują, te białe, bo strasznie mi zżółkły. Ale tak to poza tym nie narzekam. Dzięki Barta za dwójeczkę, żółwiczek i piąteczkę. Ty, ale tamte pole miałem sprasowane? Chciałem wczoraj prasowałem, jak to wygląda. Już zapomniał. A, sprasowane i do zebrania, okej. Okay. Ma zamiast szkiełka? Nic nie mam zamiast szkiełka. Sałateczkę? A no na święta teraz to będzie lodówka pełna, nie? Tak jak widać, na tych co gram podpadł. I dziękuję bardzo i wzajemnie. Damian, dostaniesz, bo to jest po prostu drip, tak? Tylko, że ja zamiast dripa mam skłonka. Ja nie potrzebuję żadnego zbiorniczka. Świat zbiorniczek mam, ale w buteleczce. Sobie przelewam do góry wszystko. Dotle, epa. Ale mówię. Ciężko zapamiętać będzie face, wiesz? Który to kurwa? Dobra, złoty, nie do tam. Znaczy to ja teraz mylę. Tego co kojarzę, to jest RDA, tak? Ty masz chyba RTA, a ja mam RDA.
Proszę bardzo, złoty. I wzajemnie dla jego. Chwileczko, Darek. Ależ by sobie przebudował tą gospodarkę, nie? Aż mnie korci, kurwa, no ale jeszcze się wstrzymam. Nie, że się przywitałem, siemaneczko Darek, jak coś. Czy wiesz co, Greku, jak będziesz po prostu często u mnie na live, to raczej to spamiętam i będę mówił po prostu Grzesiu, nie? Grzesiu, Grzesiu, Grzesiek, Grzechu. Dla tych wysoko latających. Siema, Adam. Największy świru. Największy wojna, daj mi się. Boże, jaki pyszny napój bogów. Bardzo miło słyszeć takie słowa, Tartek, bo strasznie one motywują i wiem, że nie nagrywam bez sensu, nie? Jest jakiś odbiór tego, także bardzo niezmiernie mi miło, mordeczko. Dzięki za dwójeczkę, oczywiście za twoje wsparcie. Żółciek i piąteczka dla jego. Siema Peter, siemaneczko, już padałem, siemaneczko, Frodo, witam was. Kurwa. Kimieciu francuski, jak ty jeździsz? No dał ładnie, nie? Kocha nie ma? Kopie, prawdopodobnie by całego ciennika nie było, nie? Niezłe Ozy Mozy, to tu chyba Holy Moly leci, a nie? No, ja na Ossaku to miałem fajnego Civica i szczerze mówiąc, gdyby mi się chciało, to jak mi się na przykład Krumbach znudzi, to chętnie bym na Ossaku jeszcze wrócił, nie? Ale tam pak ten też spędziłem swoje godziny, nie? Ale na przykład widzicie, w 19 na GSSBergu też bardzo dużo grałem, a mimo wszystko wracałem na tą serię i robiłem sobie nowe save'y, nie? Nie no, wiesz, kasa z 18 to se zostaw popie na zakup jakiegoś autka, czy opłacenie krawka, cokolwiek, nie? Znaczy to wiadomo, jest twoja kasa, nie? Ale wiesz... A czy nie, nie Jakub, ja mówię, że od nowa bym założył, nie? O to mi chodzi. I don't know, Adam. Też chciałbym to wiedzieć, bo niektóre maszynki by się przydało poprawić. Patrząc na to, że na Ossekuste naprawdę też są spore kawałki, no to jak tutaj mi się znudzi, to będzie można iść tam zobaczyć, nie? Jasiek, zrobiliście taki klimat z Bronkiem na serii, że jak większość filmów znudzi mnie po 15 minut, to tą serię oglądam praktycznie od dechy do dechy. Bardzo miło słyszeć, Jasiek, i no taki był zamysł tej serii, a nie ukrywam, że ja z Bronkiem naprawdę tak się kurwa tak się dogaduję z Bronkiem, także wiecie, nam tematów myślę, że nie braknie i cały czas się coś będzie działo na odcinku i nie trzeba gadać na odcinku, na przykład o, teraz sobie jadę Fendem. Jadę sobie teraz Fendem, mamy załadowany na naszym wózku oraz rozsiewaczu 11 700 litrów wapna. Jedziemy sobie właśnie na łąkę rozsiać, tylko wiesz, są fajne tematy nawijane, nie? Dzięki Jasiek oczywiście za piąteczkę, żółwiczek i piąteczkę dla jego wtedy.
Wiesz co, ja kiedyś na przykład jako lubiłem takie mapy, żeby na takiej sobie pograć, wiesz, jeździć sobie samemu, nie? Ale faktem, że w 22 można sobie tak zróżnicować pracę, że tej roboty nie braknie, nie? I tam by się pracownicy przydali, nie? Siemeczka, agrozatory, witam. Dzięki Wiktor za info. A wiem, że ta nas ma lawika. Game.xml, OWC. Słoneczko, ja nie jestem Kubuś. Łazi sam po gospie. Proszę zabezpieczać go wtedy czymś innym. O, to łąka potrzebowała wapna, to widać. Grej, kurwa! A, nie ma go, kurwa. Teraz zmniejszymy szerokość, żeby nam tutaj tak nie pobierało. Ta to jest napisana, Sebastian, proszę się nauczyć czytać i później zadawać głupie pytania. No to grubo, no nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś oglądał powtórnie odcinki. Ja oglądałem tak jedynie, jak były jakieś mocno śmieszne odcinki, jakieś bekowe coś, nie? To wtedy jo. Daj Boże, żeby starczyło tego wapna, ale raczej jo. Ale widzicie, cały wózek 11 700 litrów ponad, bo jeszcze wysypałem resztki z tego rozsiewacza i kurwanska ma o wiele starcza, nie? Ciężko agrotim, bardzo dobrze. Jak już to jednym z nich sąsiad, bo ja nie lubię trójek grać. Teredarek? Nawet nie wiedziałem. Czyli co, dłużej godziny śpimy, czy krócej? Teraz nie pamiętam, jak to było. Zawsze odwieczny dylemat to jest, krócej czy dłużej? Krócej, a to pierdolić. Dobra, kończymy live'a wtedy, jak krócej będziemy spać. To co mordeczki, ja wam mogę życzyć, żebyście wy sobie odespali chociaż, nie? Dobra, tą łączkę mamy ogarniętą i teraz tak. Jeszcze raz ja muszę sobie przypomnieć, czekajcie, tutaj był owies i po owsie leci kukurydza, to nie. Po jęczmieniu leci burak cukrowy, też nie. Po rzepaku owies, też nie. Tutaj był chyba też owies. Dokładnie. A tu mówiłem, że zasiejemy sobie pszenicę, żeby sobie to zróżnicować, nie? Okej. No to przewiniemy sobie wtedy. Główki mają żarcie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Bo opór ma się cały czas kręcić. A mlika mają dużo?
Kurwa, ale nam produkowały, ty. Dawaj, jeszcze się wywiezie wtedy. Jest dużo tutaj sera? Normalnie, chłopie, to te tyle pieniędzy leży, że hit. A jeszcze mam mleka. Ła. To ona nie będzie wyrabiała, to już wiem, nie? A dobra, cena jest teraz na mleko? Może byśmy tak, o, surowe sprzedali. Mordeczko, nie robię chmurek, żeby komputerek nie musiał wdychać tego, wiesz? Dzięki bardzo za dwójeczkę. Żywiczek i piętaczka dla ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Jaja, ta, pomalowane, no. Twoje jedynie. 1300 będzie we wrześniu, no to słuchajcie, zawieziemy sobie resztę na mleczarnię i później sobie wywieziemy to tak o, żebyśmy mieli kaskę. Bo na wrześniu też będzie kasa za sery. Także git. Dobra, przewijamy sobie. Na pewno mają te krowy? Bo one coś ostatnio dużo opierdalały. No. Dosyć już syto opierdzielają. Jak tam wygląda cena za mliko teraz? 1347 tutaj jest. Sprzedam. A, na mleczarni, to nie sprzedam, dziękuję. No to widzisz, Wojtek, musisz iść wcześniej spać wtedy. Dzięki bardzo za bicika, żubiczek dla jego. A jak wygląda cena za sery? Jeszcze by chciała skoczyć, nie ogólnie, jeszcze by chciała skoczyć. No to już jest dosyć dobra cena, kurde, wam powiem. I chyba tak sobie zrobimy, sprzedamy to sobie tak, jak jest teraz. Ja sobie ogólnie w to jakiegoś busika muszę kupić do tego sera, nie? By się tu nie pieprzyć, tylko busikiem bym sobie podjechał, tyk fuch i enomyk. Kurde, ale wtedy dużo nie brakuje, żeby się kolejna paleta otworzyła. Chuj, to poczekamy wtedy. Może się jeszcze coś wytworzy, tylko krówki trzeba będzie nakarmić. No. Damy dużego fenda wtedy do paszowozu. Ja muszę sobie zaraz telefon wziąć, zobaczyć jak tam Bronek będzie pisał. Bo mi się rozładował, kurde, i musiałem sobie podłączyć. Wiem, wiem, Olek. Normalnie, chłopie. Dobra, no to musi grać, ona na live. No, ostatnio King Boss jest porażka, nie? Czemu sumy nie ściągają? Ej, kurwie. Te sumy to trzeba dawać syto, żeby oborniczek był. Co jest? Stary dobry klasyk wjeżdża. Co, już pełno słomy? Nie. A czemu tak, kurwa, nie chce wciągać? Co tu jest z tą belką? Bez kitu. A, teraz już fulla mają, dobra, teraz już full. 20 metrów opryskiwacz, ale będziemy przerabiać na 21, nie? Czekajcie.
Pisał już Bronuś, czy nie? Dobra, Bronuś już to napisał, już wiem co i jak. Jeszcze jedną rzecz tylko zobaczę. Tak, 2,5 tysiąca litrów bańka plus 200 litrów masz tam tego zbiornika, że tak powiem, na oczyszczenie, ale wiesz, u nas to tak się nie używa na oczyszczenie, także zasadniczo, no to wiesz, on ma tam zawór, który możesz od razu puścić do baniaka prosto i tak naprawdę mieć 2700 litrów, nie? Tak to wygląda, mordeczko. Pianownica sobie dzisiaj do Mikiu zamówiłem, bo dzisiaj pierwsze odpalenie myjki było wysokociśnieniowej. Tata sobie tam do firmy kupił, a ja sobie postanowiłem, że sobie ciągniki umyję. Się, no rozsiewacz głównie, nie? Wiadomo, że rozsiewacz za ten i jeszcze muszę sobie pianę aktywną teraz z Hyperina zamówić oczywiście. Ja jestem akurat zadowolony z tej piany z Hyperina. U kolegi używaliśmy, to kurde petarda jest ta piana, nie? I tak szczerze mówiąc to, powiem wam tak, używaliśmy sobie czystej farmy, bo Czysta Farma jak otwierała swoją działalność, to mieli tam darmowe próbki dla nowo zarejestrowanych użytkowników. No i my tam oczywiście... Nie skupiłem się, także git. My tam oczywiście, jak to w Polsce, założyliśmy sobie 4 konta i 4 razy próbki sobie zamówiliśmy, nie? Były fajne, na przykład hydrowosk, to było fajne akurat, ale jeżeli chodzi o pianę aktywną, to lepsza jest ta z Hyperina, nie? A się szkoda, że ta majka jest na zimną wodę, ale ona jest wysokociśnieniowa, bo ona ma służyć do zrywania farby ogólnie, nie? Kachmynt. Dobra, jebać mnie. No, jakbym miał skórek GoPro, to jak najbardziej, no, zamówimy sobie chyba GoPro. Może się zwróci za jakiś czas. Na tych vlogach wtedy to się nie zwróciło za bardzo, ale wiecie, to wtedy też nie miałem widzów, nie? Parę odcinków się nagra z mało rolnych i się zwróci? Na Instagramie oczywiście Enjoy Sound dzisiaj wpadł, także zapraszam na Instagramka mojego. Proszę moderatorów o podesłanie. 5000 już bite zostało. Wspaniała liczba to jest. Ja nie jadłem takich rzeczy, wiesz. Znaczy, jem ogólnie takie rzeczy, ale nie jadłem akurat od tej samej, nie? Ciężko, Bartek. Bo ja muszę mu coś z tą Ośką ogarnąć, bo nie wiem czy wy widzicie, ale jak ja cofam na przykład, nie? Ta Ośka strasznie dziwnie, ona tak pływa, widzicie? O, widzicie? Ła, to grubo, Cartek. Zmiana dosyć mocna, nie? Co tu robi mały fenocik? A, on beleszki sobie zwoził, dobra. No, keścik mruczy, to jest. Czy będą mam dziś rodzinę? A faktycznie kanał FS. No to ja już ci życzyłem wczoraj na zapas, ale mogę ci jak najbardziej również dzisiaj złożyć, także wszystkiego najlepszego ci oczywiście życzę. Przede wszystkim z przemyślanej decyzji. Dla jego. Na razie, Cartek, trzymaj się. Dzięki, że padłeś, mordeczko. Do następnego. No ale pod autka to tam nie porównuj, nie? To musi rozpuszczać smary i oleje. Także to wiesz. To akurat z Hyperina. Przetestowane, także nic jedno brać. No myślę właśnie, że tą kiszonkę, co tutaj mam w tym silosie właśnie, to teraz sobie bierzemy i powiem po prostu sobie sprzedam, otworzę drugi silos, nie? Kurwa. Tak, chwilę tak, Kubek, grałem sobie chwileczkę. Ja miałem tutaj fajną tą perspektywę na dwie kamerki, ale kurde... To nadłączone jest?
może ją odłączyłem. Dziękuję. Kurwa mać, czemu ona jest odłączona? Dobra, już po prostu miejsca nie mam na porty, także nie szkodzi jak coś. Uj. Nie szkodzi, Kibim. Jak się nazywa? No nie wiem, kurde, jak się nazywa. No to jest hiperimpiana aktywna, no ale... Jak ona tam się dokładnie nazywa, to nie pamiętam. Gdybyś mi napisał, to może bym ci powiedział. Dobra, kurwa. No to siupni. Zrób wspaniałych widzów moich. Nie wiem, Pozek, trzeba śledzić. Mówią, że z takich fajniejszych mapek, które ja dobrze wspominam, no to Erbach ma wyjść. Chyba waży swoje ta śruta. Przepraszam bardzo, ja nie jestem alkoholikiem, tylko degustuję, tak? Zróbko, zróbko, mordeczko. Opa! Jadą. O, dokładnie tak, miły men. Dziękuję. Kurwa, ważą swoje te wysotki. No, wysotki są dosyć taką teksturkę mają niezadowalającą. Proszę bardzo, Greku wtedy. I mamy kolejnego szofera, tak? Rozumiem, na czapę. Mam ich sporo w sumie u siebie na kanale. Pa. Twój tata kiedy pije po raz 2000 raz te same piwo. Fiu, 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 fiu. Fiu, 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 ekstra. Chyba mać masakrę. Chyba piążnik przydał. Mam, ale wiecie, ale po co założyć, nie? Dawaj! Normalnie. Bum. Terererere. Bum. Terererere. Bum. Terererere. Ty, a tutaj soja czeka do zebrania. No i po chuj się składasz, jak za chwilę się nie rozłożysz, melepeto. I 13. Siema, mam problem z modem Enhanced Animal System. Widziałem, że nagrałeś poradnik, jak zmniejszyć wartość jedzenia i wszystko ładnie smiga, ale jak chciałbym zagrać na multi, to muszę zaaktualizować moda i wszystko wraca. Powiedz mi tak, Porti 13, dzięki za dyszkę oczywiście, żeby cię piąteczka. Kto ci napierdoli taki głupot, że jak chcesz grać na multi, to musisz moda zaktualizować. Ja pierwsze słyszę takie głupoty.
Na. Dobra, wzywam jamniczek. Dobra, gra domino. Ostatnie pół godziny przed nami. Chodźcie na parkę. Siemaneczko Agro Piotrulu, witam, witam. Siemaneczko Sebastian. A po co i co my mamy? Po co i słonecznik. Chciałem sobie podgłosić tą muzyczkę, bo już mi siada. Co za kurwa łeb tam. O, co on się zablokował znowu. Idiota. Jadą. Aha, ja mówię, rozjebałem fenda, nie jedzie. PORK i 13. Próbowałem bez tego zrobić, wysłałem zmienionego moda do kolegi, ale wtedy nie mógł wejść za serwer, bo nie miał tego moda. No to wy coś źle robicie po prostu. Przerabiasz moda, pakujesz go, wysyłasz go kolegę, gracie razem. Oto ta sprawa, że tak powiem, porki. Niemożliwe, żeby to nie działało. Dzięki za piąteczkę, że wyciekł piąteczkę dla jego. Nie mam pojęcia, śmieszek. Ale dokładnie stanek. Nie wiem, teraz czy czwartą wsypałem, czy... Ej, Misa, zróbcie jakiś hałas! Nie będę ryzykował. Wytrwacie do piątej! Trzech mówi, będziesz mi pierdolił. Ale mówię nie, dzisiaj do piątej. Kurwa, gdzie ja to miałem? Ja zapomniałem, gdzie ja tych bombów miałem, czekajcie. Serio? No działa. Trzy klawiatury? Nie, spokojnie.
Czekaj, bo teraz jakieś miksy mi się puściły. Za tydzień ostatniej imprezy oczywiście przed świętami. Dzień kobiet w tym miejscu, na Ibiśniach Gwiezdzinach. Gram za życie, serdecznie zapraszamy już za tydzień. Dawaj, kurwa, nie tam. Nie, no muszę obciążyć, ja nie wiem gdzie go zostawiłem. Ty, tego obciążnika na polu nie zostawiłem? Przed świętami, tymczasem oczywiście Gashmaker, nasz ekskluzji prezydent. Jak tam sobie siedzie, chwasty chyba wyszli, co? Jak tam widza, zróbcie jakiś hałas! Gdzie piwko? Normalnie, chłopie, odpalane jest. I moc, energia! Siemeneczko Małotka. Jedno jest pewne, że odpalamy się na maksa. Tu! Czekaj. A w sumie, no dobra, się mogę przywitać. Siemeneczko Małotka. Siemeneczko Harupsa, no to mi chodziło. Od jakich trzech odpowiedzi? Ale sieczka wleciała. Siemeneczko Rolkin Podkarpacie 2. V2. Nie spać! Zwiedzać! Plus minus może ja, ale wiesz, sporo osób się tam przewinęło, nie? I oczywiście lecimy na bez tego Gashmaker teamu. Dla wszystkich przybyłych, dziękuję! Polecimy w klimacie, z olfonią mocą. Ręce, ręce! DYSH3L92. Pozdrawiam. Jezu, ale to jak to? Ale za co? Słuchajcie, ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. To dziękuję z całego serca, nawet... Kurwa, o. Zaś się obudził dyszel jakiś. Kurde, ale ja ciebie kojarzę, ty chyba ostatnio też sypnąłeś ten... dużą dosyć kwotę w takim jeden donajcie. Coś mi się kojarzy, to nie wiem, czy to wczoraj nawet nie było. Kurwa, mordo, dziękuję ci bardzo za takie potężne wsparcie. Ale mnie takie donaty teraz przegrzewają, nie? Aż kurwa... Ja już trzeba się napić. Powiem zdrówko dyszel oczywiście, 9-2. Ta całą kratę przez dyszla jutro kupuję. Serducho ogromne dla ciebie, żółwiczek i piąteczka. Widzowie, proszę tutaj o podziękowanie również dla dyszla za takie piękne wsparcie kanału. Life'ie zapomniałem. Dziękuję jeszcze raz, dyszel. Wesołych świątek i pozdrawiam również. Co tak cicho? Jedzie! Jedzie! Nie jedzie, nie jedzie. Ale żeście podziękowali, to żeście teraz zlali dla jego, nie? Aż mi się przykro zrobiło chyba. W ogóle podziękowań dla dyszla nie było. Jak w klimacie, to w klimacie! Rączki, rączki w górę! O, o, już mi się podoba, Jerzak. Kamrat, Makowicz czekałem na to i się doczekał. No to widzisz, Makowicz całe życie czekał na tą sytuację też, nie? Dzięki, kamrat, za 300 bicików, również za potężne wsparcie od ciebie. Serducho ogromne dla niego. Ziku. O kurwa, aż się przyjrzałem. Siemeneczko Jerzak, witam serdecznie. Za te setki przebytych kilometrów lecimy. Jedziemy! Jadą, jadą! Normalnie krowy to tam epilepsji dostają, nie? O Boże.
A, mi się ciepło zawsze robił taki donate. Przecież jak mało rolny wtedy wysłał... Mały rolnik, wysłał wtedy 2,5 kafla w jednym tym, to mi się wymetować automatycznie chciało, nie? Wojtek, dziękuję za bicika. Dziękujemy dla Dyszla i Kamrada za takie ogromne pieniążki. Wspaniali to są ludzie. Jak każdy widz tutaj. Gdzie ten idiota tutaj jest? Dzięki Wojtek za bicika oczywiście, żywicie jakie piąteczkę. Palpitacji dostał, tak. Dobra, ale krówki mamy nakarmione, to możemy sobie lekko bzyknąć sobie czasu. Mleka coraz więcej, kurwa. Magnolówka 44 koble. Serio, to Dyszel widzę tak lata po live'ach i się nudzi, to? Nie no, ale to ludzie naprawdę aż się chce, kurwa, dla takich ludzi, nie? Dziękuję. Damy sobie do dnia drugiego, zobaczymy sobie, jakie tutaj będą ceny teraz. Oj, to ta cena już mnie bardziej zadowala. Jedziemy na pizzerię wtedy. Pewnie będzie kurwa z cheddara zrobione. A mleko samo po ile? Po 1355 na piekarni i również mi to pasuje. Dziękuję. Nagramy sobie tutaj oczywiście taki krótki wstęp, że wiecie, że tam jedziemy sprzedać to sobie. Szkoda, że tą wielką nawetą, no ale no nic. A właśnie, jak to tam na mleczarni wygląda? Czy tam już przypadkiem pełno nie jest? Full M&M? A, akurat się wyprodukował chyba, tak? DYSH3L92. Nie ma za co. Ja pierdolę. Gdzie do chuja ty? Pal klimę. Ma ktoś blika na dwie dyszki? Na dyszla tutaj ogółem? Kupiła będzie zrobione. Kamera krąży wokół was. Nagrywamy pełnego wideo seta. Liczę na was i widza. Podejście drugie. O chuje zaraz, nie? O kurwa, teraz to mi się ciepło zrobiło dopiero. U mnie to zaraz widać, bo mi się czoło strasznie poci, nie? Dyszel, przez ciebie będę wyśpiewany, kurwa, za te 500, że mi się czoło poci. Nie no, ja pierdolę, czaty... Już zrobiliście to, co, o to, co chciałem poprosić, ale jeżeli możecie, zróbcie jeszcze raz. Ode mnie również dzisiaj wielkie serducho, żubiczek i piąteczka, jesteś niesamowity, chłopie. Ta, wysiadamy dosłownie, nie? Co chłop, kurwa, zrobił teraz? Za kola się po co? No dokładnie, chłopie. Rondo, kurwa, zalało, nie? Studzienki już nie przyjmują. O kurwa. Aż z tego wszystkiego tura odczepiłem. Opa, dotle. Nie zwalnia mu tempo, trzymać mocno. Dyszel. Kurwa, nawet... Ja w ogóle takiego użytkownika z siebie od kanału nie kojarzę, nie? Aż zmienię mikser dla jego, bo mi nie oddaje. Wiem, co puścimy. Nie spać, zwiedzać! Nadyszła tutaj. Mam nadzieję, że 9-2 to twój rocznik, bo ci się spodoba wtedy. Mikrofim Roza, która przeszli? Chłopie, gdzie taka mała? Nie starczyło mi. Ja tak musisz mieć włączoną konsolę i F4 naciskasz. To tak o. Tak, będziemy z Brokiem nagrywać, no? Ale o której to nie wiem, Brodek ma dać znać. Gdzie jest telefon?
Oczywiście dziękuję. Szykować miskę dla Jankusa. Ale ja tak mam, ja się... Nawet tak mocno wpływa. Wpływałem to do Jankusa strasznie. Nie? Ulubiony miks przebojów prosto z najlepszego klubu w tym kraju. Oto przed wami najnowszy, jeszcze się... Ale wspaniałego królika dostałem. Dyszla. Smacznego jajka dla jego i tenno mokrego smingusa. Znaczy wiesz co, krewcik u mnie tak... Ja zawsze staram się unikać oblewania, nie? Ale u mnie już się woda gotuje i później włożę ją do zamrażarki, żeby nie musiał gotować jeszcze raz. Po prostu później odmrożę i będzie już gotowana. Ale właśnie moi sąsiedzi będą mieli gorzej, nie? Bo ja zawsze... Oni się nie starają, bo oni zawsze jakąś zimną wodą mnie oblewają. Ja chociaż im przyjemności sprawię, ja im wrzątkiem obleję, nie? Myślę, że to lepsze rozwiązanie. Dziękuję oczywiście za czwóreczkę, żółwiczek i piąteczkę. Dystansik musi być, nie? Jak włączyć konsolę? Poradniczków masz dużo, Jacek, na YouTube'ku. Proszę skorzystać. Thomas and Hubertus. Boże, jak ja już bym przebudował tą gospodarkę, pojebać mnie chcę. Z lodu ich rzucisz? Nie no. Wiecie co, ja mogę iść na PUBG, ale jak sobie wywiozę ten ser i mleko sprzedam, to wtedy o, to wtedy możemy iść. Nie można z to kamileszek, od tego jestem w końcu, tak? Żeby wam tutaj humor poprawiać, a nie żebyście siedzieli i się nudzili. Krewcik mówi, że wszystkie oszczędności tobie wpłacił? Jak potrzebujesz to odzyskać, to pisz. Jeszcze raz miałem taką sytuację, że gościowi oddawałem kasę z donate'ów. No wiecie, no to czasami tak jest. I tak nikt nie przebije łazapa, nie? Cel się nie zapełni, tylko się przepełni. Przez dyszla. Znaczy no, przez dyszla, przez wszystkich te wspierających. Żeby nie było, że tam teraz top donatora nawet tej, że tak powiem, wyolbrzymiał, nie? Ustawienia zmiany biegów, to znaczy? MF Farm, taki poradnik jest gdzieś na LS World chyba i dotyczy on 13, ale to praktycznie to samo, także ten poradnik ci pomoże jak najbardziej. Dariusz M, dziękuję bardzo za subika i Jacula, witam w followersach. No za co MF Farm? Pamiętaj o tym, że jeżeli ciągnik ma... Najpierw sobie spójrz, mordo, czy przypadkiem nigdy nie wchodzi w ramę tego koła. Czasami ciągnik mają tak wąską oś, że już się nie da więcej, nie? Małotka. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na Agrotechu napijemy się piwka, oglądamy cię z narzeczoną przy piwku, pozdro byku. Czyli mówisz, Małotka, że wieczór idealny, tak? Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam oczywiście miłego spędzenia czasu tutaj przy moim live'iku, jeżeli już tak oglądacie bacznie tutaj. No i... nie ukrywam, no. Agrotech, a, że Kielce. No, to jeszcze trochę, no. Kochani świąte... Aczkolwiek to nastawienie trochę zmieniliśmy i tak na targach nie pijemy, ewentualnie sobie po targach tam piknąć coś można, nie? Będzie szaleństwo w naszym klubie. Bo się robiła już patologia i to było widać pod Poznaniem, nie? Życzę wam jeszcze raz miłego wieczorku. Małka i dziękuję bardzo za piąteczkę. Pozdrawiam ciebie i twoją narzeczową. Żywiczek i piąteczkę. Polecamy Markusa Pi, który zagra na sali dance. Szalone Christmas party! Kurwa, taką wielką nawet no, z czterema paletami sera jechać, nie? Jak na sali. Jak pojadę na pizzę, to będzie śmieję. Na pizzerię. Dla każdego do 22 przy wejściu premierowy Energy Mix. Ale chociaż kaska będzie za to fajna. W sumie tutaj mamy 20 tysięcy litrów, jo? Christian BVB, o proszę bardzo, z Bolkiem by się dogadał, Christian pewnie. Dziękuję bardzo za subskrypcję z Prime'em. Bardzo miło cię gościć by wspierających. Żółwiczek i piąteczka, dzięki jeszcze raz bardzo. To dzisiaj w planach, to no, tak jak widać, ogarniamy sobie tutaj sejwika. Pracownik sobie kosi soję, my sobie teraz wywozimy sery, byle ich nie zrzucić. I za chwileczkę sobie wywieziemy jeszcze mleko. No i tak zbieramy tą kaskę, ciułamy na coś. Aczkolwiek ja myślę, że tutaj tereny by się przydały jeszcze, no. Jakieś
4 może na lasach, bym dobrze wyszedł na tym lesie, żeby tak się odbić od tego dna. Dobra, i teraz gdzie jest pizzeria? To jest dobre pytanie. Tutaj na kolację pizza, 4 serii, no dokładnie. Pizzeria, gdzie to jest? Czekaj, kamrat. Poznasz miejsce. Gdzie to tutaj mrygu? Energiczny Szczepan to impreza, obok której nie można przejść obojętnie. Prawdziwy świąteczny X-projekt z szalonym Mikołajem ci... i masą. Kurwa, gdzie to jest? Specjalnych. Aha, tam, koło tego, dobra. Musimy wracać tak jakby na gospodarkę. Między innymi... Nie wiem, jak temu to się nazywa, mordeczka, ja słucham Miksa. Kamrat, może gdzieś pan gdzieś z Tanasem Bożym? Ja powiedziałem, ja jak sprzedam sobie ten ser i sprzedam sobie mleko, to możemy wtedy iść na PUBG chwilę jeszcze, zanim bronka nie będzie. Ale ile to będzie trwało, to zobaczymy. Jezus, jaka wspaniała nutka teraz leci. Kamrat, dziękuję bardzo za 50 bicików. Robić jakie piąteczkę dla ciebie. Dobrze się ogląda was przy PUBG? Trochę mulące jak dla mnie, szczerze mówiąc. Znaczy, w sensie dla was, jak, jakbym tak oglądał PUBG, no to trochę mulące, chyba że ktoś lubi. A najgorzej, jak mi ktoś strzała puści, nie? Morek dopisuje, no właśnie Bolkowi też tak samo, nie? Christian. Song request dla widzów? Nie chcę czegoś takiego zakładać, bo ludzie by tam gówno puszczali często, ja bym to musiał skipować. Niepotrzebna robota dla mnie, nie? Skórek. Oj kurwa, dyszel. Kim ty chopie jesteś? CIA? Albert, podkreślenie stanek, podkreślenie tych. Dlaczego dostałem timeout na 10 minut za wysłanie serduszek? Ja będę musiał na to spojrzeć, Albert, ale widziałem właśnie to i to zrobił Nightbot. A ja już kiedyś go usuwałem z tego, chyba że mu się coś zmieniło, nie wiem. Będę musiał zobaczyć mateczkę. Dzięki za piąteczkę. Lubicie jakie piąteczkę dla ciebie. O, proszę bardzo, tutaj pracownik czeka napełniony już. Czekajcie, zjedziemy sobie i musimy... Kurwa, szczepy odpowiem przecież jak sobie jest do kuszenia. Ty. Na IQ 0. Właśnie, przyczepkę byśmy sobie jakąś mogli kupić, bo te już są takie dosyć małe jak na moje gospodarstwo. Jakąś kurde tandemkę by się przydało kupić, nie? Tak myślę. Szczerze mówiąc, mi trigamy nie siadają. Jakoś tam do mnie mi się bardziej podobają. A może jeszcze przed końcem starego roku udać się znaleźć swoją drugą połówkę? Lub przeżyć płomienny romans? Rok mije, a ja niczy, a po tym intrygującym zwrotem ukrywa się imprezka, na której za pomocą naklejek będziesz mógł odnaleźć bratnią ci duszę. Dla każdej pani na wejściu do 20.00 specjalna różowa. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Sprawa wygląda tak, że ja po prostu jeszcze dzisiaj mam odcinek do nagrania z Bronkiem i nie wiem, który będzie wracał. Aczkolwiek jak ja mówię, sobie sprzedam tutaj pesery. To na sobie mleko, to możemy iść chwilę z Tanasikiem. Także poinformujcie go o tym, nie? Że ja tak 10-15 minut jeszcze potrzebuję, możemy iść piknąć. Chyba że Bronek właśnie napisał. Nie, jeszcze nie napisał. Albert, przepraszam, Albert. Stanek, podkreślenie tych. Hatfu na Nightbota. Storki, Albert. O, jeszcze tak nie jest źle, dobrze, że ci całego dnia nie wjebał, nie? Dzięki, Albert, za piąteczkę. Może być jakie piąteczkę dla ciebie. Uła! 71 kobla. Aż mi się chce grać, jak ja to widzę takie kwoty, nie? Naprawdę. Jak już widzę, że przepływa tych pieniędzy i nie jest aż tak źle, to jest śmieciu audikowski. Jak ja już widzę, że te pieniążki przepływają, to kurde, aż chce się grać, nie? Domek od razu zadziałał. So za ile koniec? I don't know, my man. Ja teraz nawetę sobie obstawiamy i lecimy z mlekiem. Od razu zbił blokadę, no widzisz, przekupiłeś go, można? Można.
Jezus, jakie nuty. Muszę mikrofon wyciszać. Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco na przywitanie nowego roku, czyli Sylwester w Energii 2000 w stylu retro. Specjalnie dla was, oczywiście jak zawsze, profesjonalny pokaz sztucznych ogni przed klubem, loże z konsumpcją i szampan gratis, 3 sale muzyczne i 3 klimaty, konkursy z czadowymi nagrodami, firmowe prezenty, pirotechnika, wyrzutnie, ogni, armatki CO2, konfeti. Mamy również dla was ciekawą opcję cateringową, jest ile chcesz, all inclusive, o tym powiem troszkę później. A więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na naszych social mediach. Bilety dostępne online i także w dniu wydarzenia w Casa Clubu. Żegnaj stary i witaj nowy rok razem z nami. Gwarantujemy świetną imprezę i atmosferę, której mogą nam pozazdrościć największe eventy globu. Do zobaczenia! Dzisiaj jest cisku mega oddaje, nie? A pełno, dziękuję. Energy Mix. Jezus Maria. Masz rację, Darek, jebać mnie, jestem mega stary. 9 kwietnia, 22 lata. Zapamiętajcie to sobie, bo ja ogólnie nie mam czegoś takiego, że jak na przykład 9 kwietnia miał się odpalić, a wtedy mam do dentysty. Od roller coaster, też klimatyczne zauki do zabawy. Idealnie między paleciaka. Nie mam czegoś takiego, żeby wiecie, pisać, nie wiem, live urodzinowy, że wszyscy teraz mają przychodzić i życzyć mi wszystkiego najlepszego. No nie. Wszystkiego najlepszego będą pisać te osoby po prostu, które będą o tym pamiętały i zapamiętają sobie tę datę, nie? Zobaczymy, ile będzie takich osób. Iście przeniesionym z dzikiego zachodu z rewelacyjną restauracją Bonanza. Również zapraszamy bardzo serdecznie. Panie Kłapy, mylisz dwa pędy. Ja w tym pędzie nie zmieniłem z tych wszystkich pulpitów na czarne, tylko w tamtym większym, nie? W tamtym to jest tak akurat. Jak mam grać na biegach, jeżeli mam tutaj automat w VT skrzynie? Grałem sobie na biegach, jak mam taki ciągnik, na przykład w Magnumie. Dokładnie tak, rodzony 9 kwietnia, zgadza się. Kurwa, czemu ja tego nie mogę wylać? Tam był chyba trigger. Ja cię zgłupiałem teraz. To był trigger zawsze. Czuję, że to nie działa. Co do chuja? Wafla pana. Tego dalej biegnę. Chodź ze mną, chodź ze mną. A, jednak tutaj, dobra, dziękuję. O której godzinie? Nie pamiętam, akurat tego nie pamiętam. Prawie idealnie się zgrało, nie? Boże! Skrzynkę na listy i globaliem? Chodź ze mną, chodź ze mną. Boże, jakie piękne pieniądze napływają. Ten, co wyświetla się tu, o. Tu, w tym miejscu dokładnie. Tak, o, bym złapał, ale nie mogę. Nie, dobra, edytuję to, nie? Edytuję piekarnię, no. Jak może się zmieścić? Powiedzcie mi, jak może się zmieścić, ile ja tu wlałem. Parę tysięcy litrów, kurwa. Dziadostwo, mówię. Edytuję to, nie? Bo to nie... Radio tak samo zrobił na osadzie, pamiętam, i też to edytowałem. Chodź ze mną, chodź ze mną. Może znajdziemy lepsze miejsce. Chodź ze mną, chodź ze mną. Rzucę wszystko, żeby...
Ale aż cały pulpit będzie skakał, patrzcie. Pod nutkę. $7,000 na mleko. Debile, idioci, nie powiem co jeszcze. To będzie dopiero piątunio. Na cenę wjeżdża kto? Gomba oczy, czy chyba... Zrobić audio session. Nie ma potrzeby. Fani doskonale wiedzą, co się dzieje na ich koncertach. Manuelu, dział. Powiem wam szczerze, że czasami zdarza się... No, stawiasz po prostu, jak chcesz, tak jak chcesz, no, nie wiem, o co chodzi. Tym razem gwarancja grubego melanżu jest na pewno. Powiem, no, za mało? Nie no, 69,000 pisałem, tak? Stycznia. Tak, 69,000. 9 kwietnia mam urodziny. Wester, dzień. Wester, kurwa. Ja ciebie kojarzę, ty. Wester, Wester. Albo mi się źle kojarzy. Nie byłeś kiedyś pod nikiem Cichy? Dzięki za złotóweczkę, żeby ci jakieś piąteczka. Jezus Maria, kamiki. Dzisiaj rozsiewałem sobie nawozy. Tak to wygląda i umyję sobie później cały zestawik. Proszę bardzo. Nie zmieniła się cena? Wojtek, dzięki bardzo za bicika. A ja twoje wspaniałe urodziny będę świętował na wycieczce, bo mam na 3 dni od 8 do 10. Proszę dla jego 8 groszy, wszystkiego najlepszego już tam na zapas. Dzięki bardzo, mordeczko. Żywiczek i piąteczka za bicika. A kamrat, dobrze się ogląda was przy PUBG? Nie wiem, czy za to podziękowałem, ale żywiczek i piąteczka w razie był, jakby nie podziękował. A czy nie wiem, czy będzie live wtedy urodzinowy? Ja powiedziałem, że może być, ale nie musi, nie? O, prawie 20,000 za taką beczuszkę jedną. Dobra, jebimy coś czy nie? Essa. Wiesz, że zostało w beczce, nie szkodzi. Tak, tu tak. Zaraz będzie świeża dostawa, to wiesz. Wjedziemy sobie teraz jeszcze na mleczarnię naszą, żeby tam dopełnić. Zobaczymy, ile tam wejdzie w ogóle. Widzicie, co mi się zadało z tym? Obrotomierzem? Jak sprzedam mleko i akurat jeszcze bronka nie będzie, to sobie przyludnimy w PUBG. W nowym Energy 2000 Evolution co tydzień czekają na ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i dancerki. Opa, do tle! Kurwa, zdążyłem. Pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie. Nawiązując, moi drodzy, Sweet Dreams, I make a przygotowaliśmy dla was kilkanaście potrafi. Nie znam nutki, ale będę sobie nucił. Wykupując bilet w kwocie 200 zł. A żebyś miał pytanie, Bart. Oprócz tego w ten wieczór oczywiście wiele promocji na naszych barach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Proszę bardzo, Bart. Tak to mój tata zawsze mówi w barce. Żeby głupi miał pytanie. Bez obrazy oczywiście. Klasyczne powiedzenie. A po co to? A no, żeby głupi miał pytanie. Kurwa, nie czają, o co chodzi z tym triggerem. Raz tak łapie, raz tak, nie? O! Napełniało się, dobra. Pierwszą sobotę widzimy się na kolejnej edycji imprezy, która już na dobre weszła w kanony Energy 2000, czyli udawane wesele. Przez całą noc na sali dance, szaleństwo, tańce. Ja akurat gnówki nie używam. To jest akurat do mleka tylko. O północy oczywiście tradycyjne oczy. Jak miska w domu, tak. Tego wieczoru zagra również dla was bardzo muzykalne rodzeństwo, niekwestionowane gwiazdy disco. O, prawda. Cementu, dzięki za followka. Zdrowie starej krowie. To stare też, stary tekstnik, ale cały czas na topie. Dzięki, panowie.
panie i panowie. Płata mi do nuty. Ty bomby, jakby no tak się dzieje. Śpiewał, a ten się skichał. Nie tylko, bo poszło też tył. Dobra, że tak powiedziałem. Live jest zapomniałem. Ale bym sobie kupił już te pole i połączył z tamtym razem. I wyciął te drzewa i zarobił pieniądze. Cześć, Mariusz. Witam serdecznie, Mordeczkę. Na pasek jest. Tak, akurat jest na pasek. Energy Mix. Nie, jeszcze teraz Mastera akurat nie usmarkałem. Ale tamtego Logitecha to hit, nie? O, cześć Tadek, witam, witam. O, mleko, dobre cenie dzisiaj. Serek sobie robimy, wiesz co chodzi, nie? Na którą zapraszamy tak, nie, jeszcze co chodzi. Kotów tego gatunku. Chodzi jeszcze Stefan. Szymano? Nie mogło być inaczej. Ładny spędził. Nie, no już trochę go mam, nie? 33 godziny u mnie już, nie? Który rozkręci nasze energie. Mleko? No ja tutaj nie sprzedaję, tylko dla siebie, nie? Na sery później robię. Jak się dogadaliśmy. O, idzie Arek. Siema, panie Arku, witam. No nie, my tutaj dla siebie to mleko. Nie. Sery robimy później do tych beczek, wiecie o co chodzi. A dobra, kurwa, będzie ze mną pogadać. Kurde, jak klimka elegancko o Femixie chodzi, nie? Teraz mi się przypomniało. Wspaniałego dzisiaj. Jest na dworzu gorąca, a ja... Jak prezes, kurwa. Bronek napisał pewnie? Wracamy, dziękuję. Do jednego meczyka jeszcze z Thanasem zagramy pewnie. Piszcie Thanasowi, nie? Już chuj, nie będę wywoził tego mleka. Piszcie Thanasowi na live'ie, wszyscy zaspomóć Thanasowi, żeby wbijał już do PUBG, nie? To jeszcze jednego meczyka przylubnimy. Dużo mi tego mleka zostało? No, 3000 litrów to i tak bym tego nie wywoził. Piszcie u Thanasa, żeby wbijał na PUBG, nie? Ja tylko do łazienki skoczę i zaraz ten, zaraz jeszcze pytniemy meczyka. Ja ogólnie się czuję dosyć chory, nie? Ale od klimy akurat, wiesz, nie, ja nie choruję, nie? Tylko ogólnie mnie coś bierze. Teraz już gra? A ile mu zostało jeszcze meczu? Ten hachmint, kurwa. No to chuj, nie zagramy pewnie. Dajcie znać, jak on będzie kończył, jo? Może jeszcze... O, przepraszam. Przepraszam. Dziękuję. Kurde, nie wiem, czy ja tutaj mam to robić, a ten pracownik jak? Pewnie znowu zapomniony, ja zapomniałem go opróżnić, czy nie? A, skończył robotę, dobra. No to elegancko, to wszystko ukoszone mamy. And now we're all alone and we're under the stars. No one we've been and we know.
Ja ogólnie kiedyś na tą serię planuję tego Lexena kupić, aczkolwiek mu się należy poprawka, bo... on ma dziwne tryby pracy i coś mu tam nie działało. Ale on petarda wygląda ogólnie, jak się go skonfiguruje fajnie. Już się nie potrzebuje do grania, dobra. Już się nie chciało czekać, to by widzieć taki właśnie jest z komputerowo. Dobra. Ciekawych wydarzeń ciąg dalszy, kochani, 13 stycznia na nasze legendarne retro party zaprosiliśmy mega skład z Holandii, niesamowitą grupę Clubheads, znaną również pod aliasem Drunkeman. Brzmienia w sumie 104 tysiące litrów, to dziękuję, będzie coś sprzedawać. Dziękuję, prawdziwa muzyczna jazda bez trzymanki. W bonusie na sali dance poskaczecie z zespołem Powerplay. Nie są pomarciem. W miarę ogarnię grypy. Teraz sami byśmy mogli belki pozbierać jeszcze ewentualnie, jo? Zanim Bronek wróci. W sumie kombajn można jeszcze sięgnąć i umyć elegancko do kolejnego sezonu. A nie, w sumie jeszcze ziarno jest do cięcia. Kurde, na ziarno. No, no jeszcze chyba nie teraz, nie? Teraz sobie obczajimy. Kurwa, z tymi wózkami. Żeby on sam dopasowywał sobie ten header, ale nie dopasuje oczywiście. O kurwa, jak daleko odczepiłem. Na październiku, to może już doszła. Zobaczymy. Nie wiem, czy się da, nie sprawdzałem tego. Ja się zobaczymy, jak ta kukurydza. Nie zielona jeszcze. O, zielona. O, za miesiąc. Energy 2000. Twoja muzyka. Twój... Spierdalaj. Przepraszam. Ciężko, Mr. Daniel, wszystkim na czacie życzę Tobie, Jankus, i widzom wszystkim tym wesołych świąt wielkanocnych, planego i danego poniedziałku. Dziękuję, ja właśnie czekam, aż się wrzątek zagotuje na mokrego Dingusa. Dzięki, Mr. Daniel, i wzajemnie dla niego. Nasza ulubiona impreza z premierą zupełnie nowej opaski. Szalej, nie pytaj, co dalej. Już piątek, 19 stycznia. Możesz sobie X na Instagramie podesłać. Na sali dęska. Ale zapewne po prostu zapisałeś z formą pliku. Latino, czyli Skolim. Mariusz, na wsparcie kanału i dobrej roboty rób, co robisz, tak dalej. Dzięki bardzo, Mariusz, za kolejne wsparcie twoje i za kolejne twoje miłe słówko. Muszę mówić, jakie piąteczko na ciebie, mordeczko. Wesołych tam dajmy. Opa, kotlet.
Już się Mika zbugowała, ta franca kurwa. Wiecie jak to się robiło? Chyba tutaj musiałem pójść, teraz R nacisnąć, żeby światło włączyć i ono się chyba teraz naprawiało. O. Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus. Takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz. Ała. Przy mnie nigdy po polikach nie popłyną ci łzy. A jeśli tak, to ze szczęścia, a nie stracone chwil. I choć nie potrafię tańczyć, to ty nadasz mi rytm. Yeah. Dzisiaj tańczymy sosę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje... Wiemy, że bardzo, bardzo kochacie Smolastego. W nowym roku na pewno zobaczycie go na naszej scenie. Może się to okazać szybciej niż myślicie. Energy Mix numer 73, DJ Hubertus, DJ Tomas. Oj, dziękuję. Nie wiem, z którego to jest playlista, czekaj, może ci powiem, może nie. Energy Mix 73, ktoś tam 202, nie wiem, 3, nie wiem, który to rok, bo nie widzę. To dobrze, no to dobrze, Mr. Daniel, proszę bardzo, być przygotowanym, tak? Widzisz, bardzo człowiek całe życie na błędach się uczy. Ja to chodzi, jakbyś popierdol nie dostał, to byś nie zwracał na to uwagi, nie? O to właśnie chodzi. Co to? No tak, dokładnie. Potwierdzone info, bardzo. W twoim przykładzie. To wydarzenie, kochani, przejdzie do historii klubu, jestem o tym przekonany. Za dekami pojawią się ludzie, którzy wykreowali to miejsce od samego jego początku. DJ Hubertus, DJ Tomas, DJ Bolek, DJ Maximo. Spodziewajcie DJ się Bolek. Niespodziewanego. Po prostu kosmos. Stary Bolek. Na głos podziemie. Z nami zagra również specjalista od klawiszy, DJ Dziekan, który wprowadzi was w retro klimaty. O kurwa. A na sali dance Defis. Czy ewentualnie coś udałem Janu Asek, nie? Ale tutaj dużo widzów się pyta, także może by się coś pojawiło. A Bolek nawet widzę, jakie się bawi, nie? A ta szalona impreza, kochani, dokładnie 20 stycznia. Zapamiętajcie tą datę. Dziękuję. A, z Wujem tak układaliśmy belki, no. W identyczny sposób.
Kurwiel. Wolno, Łukasz, kurwiel. Objawienie sceny hip-hopowej prosto z Poznania, błyskotliwa i niezwykle utalentowana Michalina Włodarczyk, którą znacie jako Bambi. Bambi, które elektryzuje fanów. U nas, moi drodzy, już 26 stycznia. Na saporcie zagra dla was kolega po fachu DJ Blaze. Dzięki, Pawlux. Znaczy, chory jeszcze nie jest taka tragedia z belkami jak z drzewem. Wczoraj się przekonaliśmy. Energy 2000 na żywo! A, dokładnie, Albert. Siemanka, za. Pozdrawiam z dachu. Proszę bardzo. Włożę tam carpek. Ale to jest modchaba. Czekajcie, idę do łazieneczki na chwilę. Największą przyjemnością jest dawanie prezentów i my o tym wiemy doskonale. Dlatego na kolejnym Ladies Night prawdziwa inwazja markowych gadżetów na sali Dance Playboysi. A na głównej, oprócz naszych wspaniałych rezydentów, swojego seta zagra DNF. Dla każdej pani na wejściu do 22 voucher kwotowy do wykorzystania na barze.
Kropla, sorry. Witam. Na ciebie otworzę ci drzwi, przyjdą mnie wróć. Dobra, pozbieramy sobie te belki do końca i leci z Bronkiem nagrać. Drugi luty tutaj, kochani, mamy dla was imprezę, niespodziankę, którą ogłosimy tuż przed samym wydarzeniem. Witam pana serdecznie. Jak wiecie, u nas nie... Czołem widzę, może najlepsze jest to, że wbiłem przed chwilą na live'a do Thanasa. No. I teraz wbijam do ciebie. Dziękuję. Wszystkim widzom, kocham was. Boże, ale ty jesteś, kurwa, wparcie na szkół masz, ty. Co? Wparcie na szkół masz. Dziękuję. Hej, Bronoszek. Wydaje, że mam, kurwa, wparcie na takie leko twojka. Ale ładnie belki zbiera się. No, kończę zbierać i lecimy sobie. Stałem, na deskę. Nie, no to fajnie, bardzo, fajnie. Ja chyba, że jeszcze PUBG. Nie. Jak już to PUBG poci, no tak powiem. Dziękuję, bo nie odmawiam, ja to nie będę mówić. Wczoraj, kurwa, nie? Kurwa, strzelam z kompa, Bronek pisze, co robisz? O pierwszej w nocy. A, ogląda sobie Wojka. Nie no, ogólnie ten, ja sobie poczytam jeszcze szybko w komentarze, co tam ludzie pisali w ogóle pod ostatnim odcinkiem, żeby też, wiesz, tam jakieś odnośnik mieć na odcinku, nie? Ucił dupę. Mariusz. Dziękuję. To jeszcze jeden donate najlepszego na te święta mokrego dyngusa. To jeszcze jeden donate najlepszego na te święta mokrego dyngusa. Dziękujemy bardzo, Mariusz, dzięki za dyszkę. Żywisz jakie piąteczka dla ciebie i oczywiście najlepsze ode mnie życzenia, czyli wzajemnie. Nie ma lepszych życzeń. Pozdro, pozdro. Jakbyś się 1000 złotych to donate, to Brączek się ze mną przywita? Pewnie tak. Co? Jak 1000 złotych goś wyśle to mi, to się z nim przywitasz? Nie musisz mordeczkę nic wysyłać, się ma kondzio. Kurwa, o właśnie. Jak to mówią, w każdym Polaku jest odrobina górala, dlatego... Kurwa, aż tyle roboty mam na tych krumbachu, momentami, że masakra. Teraz do siania będę miał... O Jezu, z 5 godzin siania pewnie. Ci, że pomimo tego, że ja nie lubię ogólnie zagranicznych map, to ten krumbach ogólnie wygląda bardzo dobrze. No, no ale pamiętasz, jak ona wyszła i my spojrzeliśmy na mordo marchewki w pierwszy, co? Co mam? Marchewki jeszcze, co? No. To nie, tak chrupie chłopie, jakbyś marchewki opierdalał. A proszę bardzo. Dziękuję. Proszę tego tam. Oleg Games, siema, wesołych świąt wielkanocnych. Dzięki bardzo, Oleg, i wzajemnie dla jego. Żywiczek i piąteczka, dzięki za złotóweczkę i za wsparcie. Pozdrawiam. A Bronek dziś nie czuwa przy grobie ze straży? Nie. Nie. Ogólnie nasza jednostka akurat nie jechała. Albert, podkreślenie stanu. Bo tam wiecie, gmina jednostka jechała, więc... Na piwko dla Bronka. Na piwko dla Bronka. Jezus Maria, przekaż na pewno? Dla jego kupię kiedyś? Dzięki, Albert, za pędeczkę. Żeby cię pędeczkę dla jego wtedy. Bronczek, a rekiny to u was w tych bagnach pływają, czy nie zarabiają takimi rybkami tam u was? Nie, aż tak chyba nie lecą. Nie, u mnie tak. Kiedyś taki, kurwa... Boże, ale widzę, że... Ej. No? Dlaczego sobie przewinęłem live'a na początek? Kopi wpierdolił 600, no. Ale widzę, że na naszej serii grałeś. Tak, bo sobie ogarniałem Sevigę jeszcze, nie, bo ja rano nie zdążyłem. Bez mojej wiedzy. No dobra. Jest jakiś dyszel, nie wiem, to jakiś nowy top donator jest kopie i tak, że co do tam że masakra, nie? U Thanasa podobno rzucił mnie te przyzy. Chyba 100, 160 rzucił, coś takiego i później, ja chuj, 500 biegł. Masakra, ja to się tak zgrzałem przez niego, że masakra, nie? Mówię. No tak, gość ma nick DYSL92 chyba, jak dobrze pamiętam. Ale i tak, żeś pociągnął tego live'a prawie 2 godziny, nie, ponad 2 godziny. Bronek jest w OSP czy PSP? OSP. Może w przyszłości PSP. Zobaczymy. Jak będę pił piwo i wpierdalał chipsy o takiej godzinie, to na pewno nie. Z obrazu wyjdę po browara. Ja już 4 wypiłem, przepraszam. Na razie Filip, trzymaj się, mordeczko. Dobra, postawimy sobie lawetkę mordeczki, będziemy kończyć. Bartus z Fergusona, oczywiście, że pozdrawiam. Baby, don't call me. Baby, don't call me no more. Hello Hungary, hello Poland.
Show przez duże S szykuje się u nas już 9 lutego. Wtedy po raz kolejny na naszej scenie przejmie kontrolę Wulkan Energii Don Malik Montana. I chyba już wiecie, czego możecie spodziewać. Sobie jestem na dobrym miejscu. Rezerwujcie bilety na naszych stronach rezerwacyjnych i pamiętajcie, czym wcześniej, tym taniej. Już patrzę. Tylko sobą pisałeś. Sobą. Ła, badam napisałeś tą wiadomość, bo je znaleźć się mogę. Cały wachlarz. A tu jako świeży procedur, żeby był widać to polo odcieżek. Wyłącz sobie procedur na save'ie. Wejdź na save'a, zapisz save'a, wyjdź i jeszcze raz go włącz. Najprościej. Dobra. Jebany masz Jakub, już nie dostaniesz nic więcej. No dobra, ogarnęliśmy sobie sporo w sumie. No i mówię, a teraz sobie ewentualnie na chwilę na odcinaczku nagram, bo... Jeszcze raz mi przypomnijcie... A, pszenicę tam mam do zasiania tylko i resztę na wiosnę wszystko. Ten lasek piękny jak rośnie, jestem ciekawy. A bliższa chórcinka będzie widać. Wspaniała seria. Twoje wywody wyżej, spytaj się Bronka o to moją wiadomość wyżej, czekaj. Wnioski Bronka wysłali do ratowania tego mostu, coś się statek w niego wpierdolił? Dziękuję. Dobra, mordeczki, kończymy, idziemy z Brączkiem jeszcze nagrywać odcinek dla was, także jutro on się pojawi, będziecie mieli co w niedzielę Bożą oglądać, te święta piękne, wspaniałe. Nie, wyrąbane mam Jakub, w ciebie, będziesz mi tak pisał, to nie będę nic robił. Dziękuję Kądziu wtedy. Dziękuję oczywiście jeszcze raz serdecznie dla was za to wsparcie, za to, że byliście znowu. Dwie godzinki sobie posiedzieliśmy, a mówiłem, że maksymalnie półtora, ale nie szkodzi. Dziękuję wam jeszcze raz, mordeczki, wesołych świąt dla was życzę oczywiście. Pamiętajcie zaparzyć wodę na mokrego dyngusa, tak was powiedziałem? No i do następnego. Jutro odcineczek, także wyczekujcie i mam nadzieję, że wbijecie i napiszcie, że czekałem od live'a, jeżeli ktoś tutaj był na live'ie. Dziękuję za trąbkę wtedy. Serdecznie ogromny dla was za to, co dzisiaj zrobiliście. Żywicie piąteczka, jeszcze raz wesołych świąt. Trzymajcie się do następnego. Adiu, kabaty. Halo, Tadek. Halo, Tadek. Baby, be my daddy boy, can't you see?